Dwa piwa. Przypomniał mi się kawał. Facet wchodzi do knajpy, podchodzi do baru i mówi: barman, proponuje ci zakład. Stawiam 300 dolców, że naszczam do tamtej szklanki, nie rozlewając ani kropli. Barman patrzy, szklanka stoi o dobre 3 metry dalej. Więc mówi: chcesz się założyć o $300, że stojąc w tym miejscu naszczasz do tamtej szklanki i nic nie rozlejesz? Facet patrzy na niego i mówi: a tak. A barman mówi: przyjmuję zakład. Facet: dobra, zaczynam. Wyciąga interes. Myśli o szklance. Myśli o szklance. Myśli o swoim kutasie. Kutas, szklanka, kutas, szklanka, kutas, szklanka. I zium! Zaczyna lać. I obszczywa wszystko po kolei. Leje na bar, na stołki, na podłogę, na telefon, na barmana. Naszczał wszędzie z wyjątkiem pieprzonej szklanki. Barman śmieje się jak głupi. Zarobił 300 dolców. Siki ciekną mu po twarzy. Mówi: ty pieprzony idioto, naszczałeś wszędzie, tylko nie do szklanki. Jesteś mi winien 300 dolców. Przepraszam na jedną chwileczkę. Facet idzie za bar. A tam kilku gości gra w bilard. Podchodzi do nich. Wraca do baru. Proszę, panie barman, $300. A barman pyta: co się tak, kurwa, cieszysz? Przerżnąłeś $300. A facet na to: widzisz tych ludzi? Założyłem się z każdym z nich o 500 dolców, że naszczam ci na bar, na podłogę, telefon i na ciebie. A ty nie tylko się nie wkurwisz, ale będziesz pijał z radości. Można się posrać ze śmiechu. Będziesz piał z radości.